Witamy serdecznie w naszej kolejnej definicji. Dzisiaj zajmiemy się definicją, która nosi tytuł Biblijny opis stworzenia świata. Stworzenie świata funkcjonuje w różnych starożytnych eposach, także z kręgu kultury semickiej, tam gdzie powstał opis biblijny. Nie jest to najwcześniejszy fragment Pisma Świętego, chociaż znajduje się na samym początku w kanonie i w księdze, którą Żydzi nazywają Bereshit, czyli na początku, my ją nazywamy Księgą Rodzaju. Ona zaczyna się od eposu, opowiadania o stwórczym dziele Boga. Wszyscy już praktycznie od dziecka słyszymy opis powstania świata według Biblii. O tyle dobrze się tego słucha, że jest on ułożony w pewną historię kilkudniowego stwarzania po kolei elementów świata, zaczynając od tych większych, kończąc na tych bardziej skomplikowanych elementach. Można to od dziecka już zobaczyć w formie obrazów, w formie piosenek, w formie różnych opowieści, komiksów, tak żeby dobrze tę prawdę poznać, zrozumieć i zobaczyć. Jest to tekst kunsztowny, jak na ówczesne czasy. Ktoś, kto go pisał, redaktor tego tekstu, natrudził się, ujmując to stworzenie świata w cyklu sześciodniowym, żeby pokazać, że w siódmym dniu Pan Bóg odpoczął. Tak, ten opis, który jest w zasadzie babiloński, to znaczy czerpie ze wcześniejszych już opowiadań o stworzeniu świata, ma przede wszystkim, chociaż także nie inne jedynie, rzeczy, tak? Nie jedynie, pokazać, uzasadnić moment świętowania szabatu. Tak. Pokazać, że Pan Bóg w tym dniu odpoczął, więc i do nas to należy. Po co, jakie to miało, co miał to na celu? Dlaczego tak autor chciał pokazać? Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z tego, że opowiadanie to powstaje w kontekście babilońskim, kiedy Izrael jest zagrożony pewnym politeizmem i to, co powoduje wyjątkowość Izraela, jego tożsamość, to jest świętowanie szabatu. Szabaty dla Izraela są wiążące. To jest dzień oddany Jahwe. To jest dzień, który ukazuje, że Izrael wśród wszystkich ludów jest wyjątkowy. Nie ma uświęconego miejsca. Oni są zresztą uprowadzeni do niewoli, na przykład babilońskiej, więc tam nie można mówić o kulcie w Jerozolimie. Ale można uświęcić czas. I to jest wyjątkowość też Izraela w stosunku do wszystkich innych ludów, że nie jest tak ważne uświęcenie jakiegoś miejsca, ale czasu, szabatu. Chrześcijanie idąc tym tropem także świętują konkretny dzień. Nie jest to szabat, ale dzień później, czyli niedziela. Pierwszy dzień po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Właśnie, tak. Opowiadanie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dlatego świętujemy jako chrześcijanie niedzielę, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania, ale też dzień, który dopełnia, który wypełnia wszystko, co było wcześniej. I przyjrzyjmy się teraz temu opisowi. W pierwszym dniu, będzie to niedziela, prawda, ale to jest pierwszy dzień stworzenia, Pan Bóg oddziela dzień od nocy, jasność od ciemności, czyli z tego chaosu, tofu wabohu, wydobywa jakiś kosmos. Potem w kolejnym dniu oddziela niebo od wód. O tyle nam się to dziwne może wydawać, że ta kolejność jest może właśnie jest zupełnie niespójna z pewnymi wyobrażeniami astrofizycznymi dzisiejszymi, ale nie o to w tym opisie chodzi. Musimy sobie zdawać sprawę, że autor biblijny używał pod natchnieniem całej swojej osobowości z tą nauką i tym poziomem poznania rzeczywistości, którą wtedy mieli ludzie, czyli
Uważano, że zupełnie inaczej wszechświat wygląda, że są wody nadniebne, to co jest sklepienie niebieskie, to są wody, no i wody, które pływają. Trzeba je oddzielić, te, które są na górze i które są na dole. Dla nas to jest sklepienie niebieskie i znaczy już dzisiaj nie mamy sklepienia niebieskiego, prawda? Tylko wiemy, że jest to przestrzeń, space. No. Bardzo interesującą wizję tego świata, tak jak świat mógł wtedy być postrzegany przez ludzi, przedstawiają różne ryciny, postarano się tutaj także ją umieścić, odnośnik do niej, tak żeby można było zobaczyć. Rzeczywiście obraz tego świata wtedy jest kompletnie inny i może nawet naszą pewną śmieszność wywoływać, jakiś śmiech, ponieważ jest to coś kompletnie innego. Ale na tamtym etapie tak ludzie myśleli, nie mieli narzędzi, żeby to sprawdzić, żeby to zweryfikować czy sfalsyfikować. W trzecim dniu Pan Bóg stwarza ląd, no i na tym lądzie rośliny. Potem czwartego dnia słońce, księżyc, gwiazdy, wszystkie ciała niebieskie. Dopiero teraz, chociaż wcześniej już przecież ktoś powie, było światłość. To skąd ta światłość? Nie ze słońca. Zupełnie inny obraz świata. Teraz na firmamencie Pan Bóg umieszcza wszystkie planety, wszystkie gwiazdy, słońca, to co widzimy w dniu, we dnie i w nocy. Potem stwarza ptaki i ryby w piątym dniu. I w ostatnim, dopełniającym całe stworzenie, zwierzęta oraz na samym końcu koronę stworzenia, czyli człowieka. Warto zobaczyć, jak kunsztowny jest ten tekst, ponieważ on odpowiada pierwszy dzień czwartemu, drugi piątemu i trzeci szóstemu. Kiedy Pan Bóg stworzył, oddzielił światło od ciemności, dzień od nocy, to potem Pan wypełnił Bóg je, wypełnił tę rzeczywistość słońcem, księżycem i gwiazdami. Czyli no, dzień wypełnił słońcem, a noc wypełnił księżycem i gwiazdami. Tak samo, kiedy oddzielił niebo od wody, też wypełnił je, kiedy w drugim dniu je tak stworzył, w piątym, czyli w odpowiadającym. Tak, wypełnił ptakami oraz rybami. Tak, tak? No. I potem w kolejnym, trzeci odpowiada szóstemu, czyli tam było ląd i rośliny. A później zwierzęta i człowiek. I człowiek wypełnił to. I potem odpoczął. Warto zwrócić uwagę na słowo. Po każdym dniu stworzenia Pan Bóg to, co stworzył, uznał za, mamy tłumaczenie, dobre. Ale tam jest słowo tov. Tov po hebrajsku znaczy i dobre, i piękne zarazem. Czyli był to pewnego rodzaju zachwyt Pana Boga. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre i piękne zarazem. Możemy to dokładnie tak przetłumaczyć. I siódmy dzień, odpoczynek. Nie dlatego, żeby Pan Bóg się zmęczył, czy żeby już nie miał innego pomysłu na stworzenie czegokolwiek w ostatnim dniu, ale właśnie to jest moment, kiedy jest podkreślony moment szabatu, czyli ten dzień jest poświęcony tylko Bogu. Każdy Żyd wiedział, że w tym dniu cokolwiek zrobi, jest poświęcone Bogu. I najlepiej, żeby jak najmniej rzeczy robił, a zwłaszcza takich, które by go odrywały od myślenia o Panu Bogu. To ma być dzień, który jest poświęcony całościowo. Żyd myśli, marzy, tęskni, kocha w tym dniu Boga, tylko Boga. Można powiedzieć, że uwieńczeniem stworzenia, że celem stworzenia jest odpoczynek. Oczywiście, wakacje. Papież ostatnio mówił, że to nie. Nie. Tak. Więc warto zwrócić uwagę na to, że ten opis jest to pewien rodzaj poezji. To nie jest opis historyczny, kronikarski, ani nie jest to dzieło fizyka, który zapisuje zjawiska fizyczne tamtego świata. Co inne jest celem tej poezji, którą czytamy. Więc warto sobie przejść do hasła fundamentalistyczna lektura Biblii, żeby zwłaszcza ci, którzy przywiązują wagę, że w tym dniu Pan Bóg tak stworzył, w tym dniu, a gdzie ewolucja, a przecież to jest się sprzeczne jest. Nie o to chodzi, to jest poezja. Kto uważa poezję za, nie wiem, dzieło fizyki teoretycznej? Tak. Tak. Ten opis, tak jak i opis stworzenia człowieka, ma na celu pokazanie, że Bóg stworzył świat.
Niekoniecznie odpowiadając na pytanie, jak dokładnie. Na te pytania mogą odpowiadać nauki ścisłe, przyrodnicze, natomiast tutaj sensem jest pokazanie, że to Bóg stoi u początku świata, także, że Bóg kocha ten świat, że Bóg go chce, że wszystko, co się dzieje, jest z Jego woli i że Bóg uznaje ten świat za dobry i piękny. To jest przesłanie tego poetyckiego, babilońskiego poematu. Można powiedzieć w kilku punktach, co jest istotne od strony teologicznej. To, że istnieje Bóg, który stworzył wszystko. Istnieje Bóg, który stworzył całą rzeczywistość. Wszystko, co istnieje, jest stworzone przez tego Boga. Wszystko stwarza na początku. Bereshit to jest en arche po grecku. Zatem stwarza też z niczego. Wydobywa to z nicości. Teologia będzie używała takiego określenia ex nihilo, czyli nie potrzebuje żadnego materiału wcześniejszego, który byłby na przykład także odwieczny, tylko wyłania całą rzeczywistość z nicości. Pan Bóg nie tworzy, tylko stwarza. To jest różnica. My ludzie stworzymy obraz, tworzymy obraz, twórczość artystyczna, czyli przetwarzamy z tego materiału, który jest, ale nie potrafimy niczego wyłonić z nicości. Albo lepiej, bo język polski ma podwójne zaprzeczenia. Nie potrafimy czegokolwiek wyłonić z nicości. Po trzecie, stwarzając, Bóg nie korzysta z żadnej pomocy, z żadnych pośredników, demiurgów. On stworzył. Po czwarte, stworzył świat jako rzeczywistość dobrą i piękną. To jest dobre i piękne. I po piąte, stworzywszy świat, opiekuje się nim, rządzi. I ten świat jest dla niego czymś ważnym. Mamy drugi opis stworzenia, który jest bardziej charakterystyczny i połączony ze stworzeniem człowieka. I będziemy mówić o dwóch opisach stworzenia człowieka. Ten drugi opis o stworzeniu bardziej będzie mówił od strony takiej agrarnej, jakiegoś rolnika, kiedy stworzył ziemię, tam rowy uprawne, potem Eden, jakby inna perspektywa. Ten drugi opis jest wcześniejszy, a ten pierwszy, który mamy, opis tego poematu o stworzeniu, właściwy opis o stworzeniu świata, jest późniejszy. Warto też podkreślić, że Pan Bóg, stwarzając świat, stwarza go nieustannie. Także będziemy używać takiego terminu jak creatio continua, czyli stwarzanie jest ciągłe. Pan Bóg nieustannie podtrzymuje go w istnieniu, nieustannie go stwarzając. Dopowiemy jeszcze, że stwarza go poprzez to, że go kocha. Kocha świat, więc ten świat istnieje. Gdyby Pan Bóg przestał kochać świat, zniknąłby, przestałby, rozpadłby się w ułamku sekundy i zapadł w nicość. Także nasze istnienie, istnienie każdego elementu świata, czasami dla nas jakiegoś niebezpiecznego, może jakiegoś, wydaje nam się, że jest czasami okrutny jakiś element. Wszystko to może istnieć tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg go kocha. Więc nasze istnienie jest w zasadzie bezpośrednim dowodem na miłość Pana Boga do nas. Dla Pana Boga stwarzać, kochać, to jest jeden akt, jedna rzeczywistość. Jeśli by czegoś Pan Bóg nie kochał, to coś by nie istniało. Tego czegoś by nie stwarzał. On swoją wolą to stwarza, czyli on tego chce. Można powiedzieć, że także aniołów tych zbuntowanych, szatana, Pan Bóg kocha, bo Pan Bóg stwarza. My mówimy, no jak stwarza, no to przecież stworzył na początku. Tak, tylko że ten początek wszystkiego, każda rzecz, którą mamy tutaj, włącznie z moim ciałem, z myślami, to ma początek w Panu Bogu. On na początku mnie stwarza mnie. On od początku, nie chodzi o początek jedynie czasowy. Początek czegoś, czyli coś, z czego coś czerpie swoje istnienie, niekoniecznie czasowo. Mówiliśmy o tym przy okazji definicji arche. Arche, tak. Początek
jako pewna zasada życia, istnienia, całej rzeczywistości. Pan Bóg stwarza też czas. Czas jest stworzeniem. To nie jest tak, że i tutaj fizyka nam idzie z pomocą, że czas, przestrzeń to są rzeczy powiązane ze sobą, materia, więc Pan Bóg stwarza wszystko. Chcielibyśmy zaproponować kilka także multimedialnych dodatków do tej definicji, żeby lepiej może przemedytować tę tajemnicę stworzenia świata, która rzeczywiście jest czymś ogromnym, przepięknym. Gdy wejdziecie w kod QR, oczywiście zobaczycie test, zapraszamy go do rozwiązania go i potem mamy następne kwestie. Zaproponowałem pieśń, utwór Lacrimosa, znany z muzyki klasycznej. Tak, to jest średniowieczny hymn, sekwencja w zasadzie, śpiewana podczas mszy żałobnej i pod koniec roku liturgicznego na przykład jest odmawiana w brewiarzach dies ire, dies illa, czyli w dzień gniewu. I jedna ze zwrotek, jeden z fragmentów jest poświęcony opłakiwaniu, wylewaniu łez. Lacrimosa. Jest to taki tekst, on jest śpiewany w oryginale w chorale gregoriańskim, ale wielu kompozytorów uważało, że to jest na tyle piękny fragment, na tyle wartościowy, że próbowało wyrazić za pomocą tego tekstu najgłębsze pokłady żalu, łez, współczucia, lęku, zagrożenia, które jedynie może znaleźć swoje ukojenie w Panu Bogu. Również, to jest jedna z interpretacji. Tak, również współcześni twórcy tworzą jakąś interpretację tego utworu. Między innymi stworzył taką Zbigniew Preisner, kompozytor także między innymi muzyki filmowej. W 1998 roku stworzył całe rekwiem dla swojego przyjaciela, dla Krzysztofa Kieślowskiego, który umarł 2 lata wcześniej. Jednym z utworów jest właśnie Lacrimosa. Został ten utwór użyty przez reżysera Drzewa Życia, przez Terrence'a Malika. Film bardzo piękny, można o nim bardzo dużo powiedzieć. Na pewno jest on medytacją nad życiem, nad śmiercią, nad miłością, nad przyjaźnią, nad wiecznością, nad początkiem, nad końcem. W monumentalnej scenie, jednej z pierwszych tego filmu, widzimy początek kosmosu, początek świata, któremu towarzyszy właśnie w tle śpiew Lacrimosy. Jest to film, który mistyczny, pewnej wizji właśnie pokazuje te dzieje stworzenia, jednocześnie pokazując ewolucję. Bo tutaj chciałem jeszcze dodać, cofnąć się, że te 7 dni stworzenia w żaden sposób nie przeczą teorii ewolucji. Tak jak poezja nie przeczy fizycznemu opisowi człowieka, tak i opis stworzenia nie przeczy ewolucji. Jest to możliwe, że Pan Bóg jako narzędzie do stworzenia nas, naszego świata, użył ewolucji. Także nie znajdą w Biblii potwierdzenia ci, którzy są przeciwnikami ewolucji, że w Księdze Rodzaju jest napisane 7 dni stworzenia i w 7 dni Pan Bóg stworzył świat. No to jest zbyt daleko posunięty wniosek. Po prostu czymś innym zajmuje się, na inne pytanie odpowiada ten tekst biblijny. Tak więc tak, Lacrimosa, ale też w dosyć podobnym tonie utwór Stevena Price'a Gravity do filmu o tym samym tytule. Bardzo interesujący, piękny, kosmiczny film Grawitacja, który zresztą został nagrodzony 7 Oscarami, między innymi za muzykę. Utwór ten zaczyna się bardzo spokojnie, bardzo cicho, ale później coraz głośniej, tak jak całe stworzenie zaczyna krzyczeć, zaczyna rozdzierać całą tą ciszę, która wcześniej była w przestrzeni kosmicznej, pokazując, że to stworzenie rozwija się, rozsadza wręcz coś, co wcześniej nie istniało. I zapraszamy także do filmu o kosmosie. Kosmos
Nasz adres, Droga Mleczna. Tak, to jest bardzo piękny serial popularno-naukowy. Zresztą jest on pewnym remake'iem, wznowieniem, czy też kontynuacją filmu sprzed serialu sprzed kilkudziesięciu lat. W kilkunastu, albo nawet już w kilkudziesięciu odcinkach można poznać tam w bardzo przystępny sposób naukowe rzeczy, i astrofizyczne, i biologiczne. Bardzo interesująca propozycja w tym odcinku, który jest właśnie pierwszym z pierwszego sezonu, możemy zobaczyć właśnie powstanie świata w bardzo interesujący sposób, pokazujący następujące po sobie elementy, właśnie odnośnie do tego, co ksiądz Dariusz mówił, w ogóle nie będące w konflikcie z tym opisem biblijnym, siedmiodniowym. I biblijny opis stworzenia świata z filmu Noe, wybrany przez Boga. Ciekawy film, w ogóle ten reżyser robi... Darren Aronofsky. Tak, Aronofsky. O nim na pewno jeszcze nie raz wspominać będziemy. Tak. Tutaj tylko fragment wycięty, który pokazuje właśnie powstanie świata, znowu będące w pewnej spójności z tą ewolucyjnymi, z tymi ewolucyjnymi przemianami, które znamy z nauki. Ze sztuki na pewno jeszcze coś zaproponujemy, a na tym etapie możemy jeszcze powiedzieć o lekturze opowieści z Narni. Na pewno każdy słyszał przynajmniej o autorze, o Lewisie, który stworzył opowieści z Narni dla swoich dzieci. Bardzo piękna, siedmioczęściowa opowieść. W jednej z nich, która jest kolejną już częścią cyklu, ale chronologicznie można by powiedzieć o niej jako o pierwszej, bohaterowie widzą Aslana, który jest w zasadzie Chrystusem, który stwarza świat w bardzo piękny sposób, wyśpiewując go właśnie poprzez słowo, poprzez chcenie. Piękna wizja, trochę bajkowa, baśniowa, ale bardzo spójna również i z tą biblijną wizją, kiedy Bóg stwarza poprzez chcenie, poprzez wolę, poprzez swoje słowo każdy element rzeczywistości. Naszym celem było zapalić Państwa do tego, żeby siąść i z komentarzami przeczytać ten opis stworzenia świata, a także opisy stworzenia człowieka i przeanalizować je. Są świetne egzegezy biblijne, ale nawet te, które w katolickich wydaniach Biblii polegają na pewnych komentarzach na dole czy z boku, tym się charakteryzują katolickie tłumaczenia Biblii, że zawierają element aparatu krytycznego, żeby poddać weryfikacji często nasze wyobrażenia, które no, zawężają ten obraz. Jest to prawdziwie literacki tekst, w którym zaprzęgnięta jest wizja ówczesnego świata, by przekazać treści ponadkulturowe, ponadczasowe, związane z więzią i miłością Pana Boga do człowieka. Dziękujemy serdecznie za uwagę i pozdrawiamy. I zapraszamy do następnych naszych rozważań. Z Panem Bogiem.